Dziś pokażę Wam, jak poprawić dźwięk Waszego Stratocastera i nieważne, czy macie Fendera, Squiera, Ibaneza, czy nawet jakąś chińską gitarę, tak jak w tym przypadku. Dzięki temu prostemu zabiegowi poprawicie dźwięk swojej gitary. Nie powiem nic odkrywczego, mówiąc, że za dźwięk w gitarze elektrycznej odpowiadają głównie przystawki. Oczywiście możemy się kłócić na temat rodzajów drewna, czy samej budowy i kształcie gitary. Ale 90% roboty robi tu elektronika. I to na niej się właśnie skupimy. W przypadku Stratocasterów większość z fabryki wychodzi mniej więcej tak. Chodzi tutaj o odległość przystawki od strun. W bardzo dużym uproszczeniu przystawka to taki duży elektromagnes. Wasze struny są zrobione z metalu. Kiedy wibrują, wytwarzają pole elektromagnetyczne, który ten elektromagnes zbiera i przekształca na dźwięk słyszalny. W bardzo dużym uproszczeniu. Co za tym idzie? Im bliżej ten magnes jest waszych strun, tym silniej na nie oddziaływuje. Jeżeli uderzycie waszą strunę i ona wibruje, to magnes sprawia, że powoli zaczyna ona wyhamowywać, aż w końcu staje, przestaje wibrować. Nazywamy to sustain, czyli tak jakby podtrzymanie dźwięku. Już samo opuszczenie przystawki w dół, bliżej korpusu, sprawi, że wasze struny będą wibrowały dłużej, czyli wasz sustain będzie większy, a sama gitara dostanie takiego powiewu świeżego powietrza i takiej przestrzeni w grywalności. Tutaj macie dla porównania przed i po. Dodatkowym zabiegiem, który możecie wykonać, jest selektywne ustawienie przystawki. To znaczy, w gitarach typu Stratocaster zależy nam na takim szklankowym, potocznie mówiąc, brzmieniu. Czyli chcemy mieć dużo góry, dużo środka, mniej dołu. Co możemy zrobić, manipulując pozycją przystawki? Możemy opuścić tą część przystawki, która odpowiada za zbieranie dźwięku ze strun grubszych, czyli basowych. Pozostawiając lekko wyżej stronę z cienkimi strunami. Dzięki takiemu selektywnemu ustawieniu przystawki możemy wydobyć ze strata jego szklankowy dźwięk. I tutaj macie porównanie przed jakimikolwiek zmianami i z selektywnym ustawieniem przystawek. Jeszcze czysto informacyjnie, to jest mój ostatni film w tej lokalizacji. Tak właściwie to już jestem tam. Jak widzicie, mojemu studiu jeszcze daleko do bycia pełnym studiem. Także jeżeli chcielibyście wesprzeć ten kanał i budowę mojego nowego studio, pod filmem w linku macie link do Patronite'a, gdzie już od 10 zł możecie zostać moim gitarowym bogiem i wesprzeć mnie w budowie nowego studio. Bardzo Wam dziękuję za cały ten wspólnie spędzony czas w tym miejscu
i liczę, że zostaniecie ze mną, zasubskrybujecie ten kanał i będziemy kontynuowali już z nowego miejsca. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące gry na gitarze lub samych instrumentów, zapraszam Was serdecznie na mój kanał Discord, gdzie budujemy gitarową społeczność razem z moimi widzami, więc jeżeli chcesz dołączyć do takiego grona, link jest w opisie. Trzymajcie się, ćwiczcie, bawcie się. Hej!